Panie i panowie radni, otwieram obrady 38. sesji Rady Miejskiej. Witam na dzisiejszej sesji pani i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana zastępcę burmistrza, panią sekretarz, kierowników referatu i pracowników Urzędu Miejskiego, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Witam publiczność. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych i decyzje, które będziemy podejmowali, będą prawomocne. Każdy z państwa radnych otrzymał drogą elektroniczną proponowany porządek obrad. Zadaję zatem pytanie, czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę, przedstawię zatem porządek obrad. Punkt pierwszy, sprawy organizacyjne, 1.1 otwarcie obrad, 1.2 stwierdzenie kworum, 1.3 ustalenie porządku obrad, 1.4 przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt drugi, informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci, informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzone przez gminę Parczew do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie. 4.1 określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Parczew na rok szkolny 2021-2022. 4.2 udzielenie pomocy finansowej powiatowi parczewskiemu. 4.3 zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 4.4 zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt 5. Informacje przewodniczących Komisji Rady o rozpatrzonych przez Komisję sprawach w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do punktu 1.4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Każdy z państwa radnych drogą elektroniczną otrzymał projekt tego protokołu. Zadaję zatem pytanie, czy są uwagi do protokołu? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, niestety cały czas mamy problemy techniczne, dlatego zdecydowaliśmy o tym, że ta sesja będzie nagrywana i dopiero nagranie będzie wrzucone do serwisu YouTube, dlatego że no w tej chwili cały czas mamy przerywaną jak gdyby transmisję bezpośrednio online'ową. Stąd też tylko po prostu państwa uprzedzam, że nie ma bezpośredniej transmisji, natomiast jest, nagrywamy, panie Andrzeju, nagrywamy w tej chwili całą tą sesję i dopiero po zakończeniu już plik z nagraniem będzie wrzucony do serwisu, tak żeby można było to zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy zatem obrady. Sytuacje problemów technicznych się zdarzają. Także kontynuujemy i w takiej formie, jak przedstawił pan burmistrz, będzie to przedstawione publiczności do obejrzenia na ekranach monitorów. Zadałem pytanie, czy są uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji? Nie widzę. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania i będziemy głosować na przyjęcie protokołu. Mamy już możliwość głosowania. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Mamy już wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Brak głosu. Słucham? Jeden z radnych nie ma możliwości głosowania. Prosimy obsługę o pomoc. Miał radny już możliwość głosowania. W związku z tym informuję, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. Informuję, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt naszych dzisiejszych obrad. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. Informuję państwa, że w okresie sesyjnym wpłynęło 5 interpelacji. Pierwsza interpelacja złożona przez radnego Łukasza Gołąba w sprawie ujęcia w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wymiany najstarszych i najbardziej awaryjnych odcinków sieci. Drugie, wyjaśnienie przyczyn 15-letniej przerwy w płukaniu sieci. Druga interpelacja, również złożona przez radnego Łukasza Gołąba, interpelacja w sprawie złożenia wniosków do Nowego Ładu. Trzecia interpelacja, również radny Łukasz Gołąb, w sprawie bonu 200 zł dla osób zaszczepionych. Czwarta interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Dudę w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Laskowskiej.
I piąta interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Dudę w sprawie rozszerzenia modułu e-płatności w systemie e-usług Urzędu Miejskiego. To były wszystkie interpelacje, które były złożone w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminy Parczew do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Każdy z Państwa radnych otrzymał tą informację. Opiniowała go Komisja Oświaty w dniu dzisiejszym na połączonych komisjach. Temat omawiał zastępca burmistrza w dniu dzisiejszym na połączonych komisjach. Informację przedstawiał również przewodniczący Komisji Oświaty, która to komisja odbyła spotkanie wyjazdowe. Zanim otworzę dyskusję, proszę o głos przewodniczącego Komisji Oświaty, który pokrótce podzieliłby się z Państwem informacją, jak wyglądały placówki w ocenie komisji i które z tych placówek były wizytowane. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja ten temat już dzisiaj przedstawiałem podczas posiedzenia komisji, ale postaram się jeszcze pokrótce powtórzyć i krótko opinię komisji przedstawić. Więc dzisiaj rano Komisja Oświaty zwizytowała, czy odbyła wyjazdowe posiedzenie obejmujące wszystkie placówki oświatowe, dla których jednostką prowadzącą jest gmina Parczew oraz jedną placówkę oświatową, w której nie jesteśmy jednostką prowadzącą. I od tego zacznę. Nie jesteśmy jednostką prowadzącą dla szkoły w Tyśmienicy. Jest to szkoła stowarzyszeniowa, ale mieści się ona w budynku, którego własnością jest gmina Parczew. W związku z tym czuliśmy się, że to powiem, uprawnieni do tego, aby ten budynek zobaczyć po kilku latach przerwy, bo kilka lat temu jako komisja również w tym budynku mieliśmy posiedzenie wyjazdowe. Niestety pani dyrektor szkoły w Tyśmienicy nie zaszczyciła nas swoją obecnością. W budynku szkoły znajdował się tylko pracownik techniczny, który umożliwił nam zapoznanie się ze stanem budynku. I o ile budynek szkoły z zewnątrz pozostawia trochę do życzenia, jest nieco zaniedbany, mówię tu głównie o elewacji, o tyle wnętrze budynku widać, że jest w miarę możliwości, przypuszczam, tej instytucji, która nim zarządza, jest w miarę możliwości, że tak powiem, zadbane. Widać malowane ściany, w nie najgorszym stanie podłogi oczywiście. No jest to szkoła wiejska i nie można się tutaj, że tak powiem, spodziewać ultranowoczesnych takich, prawda, poziomu infrastruktury, ale generalnie wyszliśmy jako Komisja Oświaty raczej pozytywnie zaskoczeni stanem budynku wewnątrz. No warto tutaj odnotować to, że gmina Parczew kilka razy już, że tak powiem, partycypowała w utrzymaniu tego budynku, na przykład remontując dach. To nie był pełny remont dachu, tylko bieżące naprawy oraz wymieniając piece centralnego ogrzewania, które grzewają nie tylko szkołę, ale również bibliotekę i mieszkanie, które w tym budynku się znajduje. W każdym razie generalnie wyszliśmy w miarę pozytywnie, prawda, zbudowani stanem wnętrza budynku szkoły w Tyśmienicy. Następnie zwizytowaliśmy, czy spotkaliśmy się z kierownictwem szkół podstawowych na terenie gminy Parczew, szkoły pierwszej, jedynki, dwójki i trójki. Generalnie należy zaznaczyć, że na podstawie informacji do Państwa dyrektorów i naszych oględzin stwierdzamy, że szkoły są przygotowane do roku szkolnego. Budynki są zadbane, w większości świeża farba na ścianach, oczywiście nie tegoroczna, ale widać, że stan budynków jest taki wskazujący na duże zaangażowanie dyrekcji i pracowników obsługi w to, aby infrastruktura szkolna była na możliwie najlepszym poziomie. Także tutaj w mojej opinii techniczny stan naszych szkół jest bardzo dobry. Szkoła numer 3 i szkoła w Przewłoce, w której również byliśmy, niedawno przeszła termomodernizację, w związku z tym elewacje są nowe i to widać, to się rzuca w oczy, że budynki są bardzo świeże.
No, żeby nie było tak cudownie, ja tutaj opowiadam tylko same piękne rzeczy. We wszystkich w zasadzie szkołach i placówkach oświatowych dyrektorzy zgłaszali problem zużycia, takiego wynikającego po prostu z wieku, placów zabaw. Duża część tych placów zabaw na obszarach wokół szkół i przedszkoli również zawiera elementy drewniane, które no, ulegają naturalnemu zużyciu. Są na bieżąco w miarę możliwości remontowane, te elementy drewniane są wymieniane, ale dyrektorzy zgłaszają no, tutaj potrzebę remontu, czy też w ogóle budowy nowych elementów tych placów zabaw. Myślę, że dobrym tropem tutaj z rozmów z członkami Komisji Oświaty wynika, że dobrym tropem byłoby, gdyby te nowe ewentualnie elementy placów zabaw były wykonywane z elementów metalowych, bo ewidentnie urządzenia metalowe mają dużo dłuższy czas bezawaryjnej pracy, nie potrzeba ich aż tak często wymieniać, wystarczy czasem odświeżenie nową warstwą farby. Więc tutaj to jest wspólny problem wszystkich placówek oświatowych. Duży remont jest prowadzony w tej chwili w szkole numer 3, dawnym gimnazjum, ponieważ w piwnicy pod stołówką jest budowana stara kotłownia, Młodzieżowy Ośrodek Kultury Stara Kotłownia. Z tym, że remont, który dotyczył części oświatowej, tej części, do której mają dostęp dzieci, jest już zamknięty, zakończony. Są wstawione drzwi w korytarzu, także tutaj jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i organizacją nauki, ten remont na takie sprawy już w tej chwili nie wpływa, więc tutaj nie ma problemu z rozpoczęciem roku szkolnego. No, z takich szczegółów jeszcze, wspominałem o tym na komisji, teraz też wspomnę. Dostaliśmy informację od pani dyrektor przedszkola numer 2, że ze względu na bardzo duże przeszklenia tego przedszkola, to przedszkole to jest to koło dawnego gimnazjum. Ze względu na duże przeszklenie przedszkola w miesiącach letnich, kiedy jest duża ekspozycja na nasłonecznienie, te sale od wschodu i południa, one mają tam naprawdę bardzo dużo okna, myśmy dzisiaj je widzieli. Te sale są bardzo, bardzo gorące i tutaj pani dyrektor wskazuje, że rolety i wentylatory raczej pewnie nie dadzą rady utrzymywać rozsądnej temperatury w tych salach, która przekracza 30 stopni w ciągu dnia nauki w przedszkolu. Więc sugestia do pana burmistrza, należałoby, panie burmistrzu, rozważyć możliwość montażu systemu klimatyzacji, przynajmniej w tych salach, w tym przedszkolu, od strony wschodniej i południowej. Oczywiście w miarę możliwości budżetowych i ewentualnie, prawda, jakichś tam uwarunkowań technicznych związanych ze specyfiką tego budynku, budynek dla małych dzieci przeznaczony. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie istotne rzeczy. Generalnie uważamy, że te nasze budynki szkolne i przedszkolne są, jeszcze raz powtórzę, zadbane, szkoły gotowe do pracy. Dyrektorzy wkładają bardzo dużo energii w to, aby przygotować do nowego roku szkolnego. Oczywiście należy dodać, że tak do końca to nikt z nas i pewnie Państwa nie wie, do czego tak naprawdę się przygotowujemy. Czy przygotowujemy się do scenariusza, w którym szkoła wróci do normalności, będziemy przebywać w salach lekcyjnych, czy też po jakimś czasie, kiedy pandemia się rozpędzi, okaże się, że wrócimy przed ekrany komputerów, ale jeden i drugi scenariusz wydaje się być w miarę przyzwoicie zorganizowany. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne głosy w dyskusji. Panie, panowie radni, ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządkowym? Proszę bardzo. Nie widzę, wszystko jasne. Zamykam dyskusję. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania. A ja pytam przewodniczącego Komisji Oświaty, jaka była opinia do przedłożonej nam informacji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Mamy możliwość głosowania. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzone przez gminę Parczew do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Adam Kaczmarek. Obsługę proszę o pomoc.
Mamy już wyniki. Informuję, że w głosowaniu nad przyjęciem informacji brało udział 12 radnych. Za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Zanim przejdę do kolejnego porządku obrad, panie burmistrzu, na pana ręce proszę przekazać podziękowania wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie placówek oświatowych w sposób szczególny. Kierownikowi referatu oświaty, dyrektorom szkół, a myślę, że dyrektorzy szkół podziękują wszystkim pracownikom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu naszych placówek i myślę, że będę wyrazicielem opinii wszystkich radnych, bo tak jak przedstawiał przewodniczący Komisji Oświaty, placówki wyglądają przygotowane solidnie do nowego roku szkolnego. Kolejny punkt naszych dzisiejszych obrad to punkt numer 4 i to przed nami blok uchwał. Jako pierwsza uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Parczew. Projekt uchwały nr 38/227/2021. Każdy z państwa radnych otrzymał ten dokument. Opiniowała go Komisja Oświaty w dniu dzisiejszym na połączonych komisjach. Sprawa dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa. Podjęcie takiej uchwały jest konieczne w związku ze zmianą przepisów i dotyczy to zmiany przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. Temat omawiała nam pani sekretarz, zadaję zatem pytanie, czy jest potrzeba dalszego omawiania projektu tej uchwały. Jeżeli wniosku nie usłyszę, będę rozumiał, że potrzeby nie ma. Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę, zamykam dyskusję. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania. Ja pytam przewodniczącego Komisji Oświaty o opinię do projektu tej uchwały. Opinia do projektu uchwały jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Prosimy o możliwość głosowania. Mamy już możliwość głosowania. Tutaj korzystam z paragrafu 34 statutu. Projekty uchwały dostarczone radnym przed sesją, do których nie wniesiono poprawek, nie muszą być odczytywane. W związku z tym nie będę odczytywał tego projektu uchwały. Uchwała numer poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numer 38/227/2021? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Mamy już wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem tej uchwały. Informuję, że została ona podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych dzisiejszych obrad. Punkt numer 4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi parczewskiemu. Projekt uchwały nr 38/228/2021. Temat omawiała pani sekretarz w dniu dzisiejszym na połączonych komisjach. Opiniowała Komisja Strategii i Budżetu. Kwestia dotyczy udzielenia pomocy powiatowi parczewskiemu. Kwota tej pomocy to 20 954,05 zł i dotyczy dofinansowania w związku z planowanym remontem łazienek tutaj na parterze budynku, w którym się znajdujemy i dostosowanie tych łazienek do potrzeb od osób niepełnosprawnych. Zadaję zatem pytanie, czy jest potrzeba dalszego omawiania projektu tej uchwały. Jeżeli wniosku nie usłyszę, będę rozumiał, że potrzeby nie ma. Nie widzę. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę, zamykam dyskusję. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania. A ja pytam przewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu o opinię do projektu tej uchwały. Opinia do projektu uchwały była pozytywna. Dziękuję bardzo. Tu również korzystam z paragrafu 34 statutu. Uchwała, do której nie wniesiono poprawek, może być głosowana bez odczytywania. Poddaję zatem pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 38/228/2021? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Mamy już wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Informuję, że uchwała zostaje podjęta jednogłośnie.
Kolejny punkt naszych dzisiejszych obrad, punkt numer 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Każdy z Państwa radnych otrzymał projekt tej uchwały numer 38/229/2021. Omawiała projekt uchwały pani skarbnik w dniu dzisiejszym na połączonych komisjach, a projekt uchwały opiniowała Komisja Strategii Budżetu. Z informacji, które została nam przedłożona, przekazane zostały informacje, że zostały dokonane zmiany w załączniku numer 1 i numer 2. I tak w załączniku numer 2 zostało wprowadzone zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komarne, na które to gmina dostała dofinansowanie. Pytam zatem, czy jest potrzeba dalszego omówienia projektu tej uchwały. Jeżeli wniosku nie usłyszę, będę rozumiał, że potrzeby nie ma. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest, chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Bloch. Ponieważ ja się wstrzymałam przy głosowaniu tej uchwały, ponieważ miejscowość Brudna została przesunięta w czasie, jeżeli chodzi o realizację zadania oświetlenia ulicznego. Otóż może powiem. Ulicznego, ponieważ pan burmistrz mi wyjaśnił, że jest przewidziane inne oświetlenie właśnie dla miejscowości Brudny, więc prosiłabym, żeby pan burmistrz to powiedział, jakie widzi rozwiązanie, ponieważ jest pani sołtys z Brudnej i w zasadzie no, mieszkańcy decydują, jakie oni chcą oświetlenie, jak widzą to oświetlenie, które pan burmistrz proponował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrzu, może odpowiedź na to. Pani burmistrz, jeszcze moment. Może odpowiedź na to pytanie będzie w punkcie 4.4, czy zmian w budżecie. Jesteśmy teraz przy WPF-ie. Pani radna zadała pytanie. To pytanie jest jak najbardziej aktualne, ale żeby była pełna jasność, to w punkcie 4.4 poproszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi na to pytanko. Czy w sprawie WPF-u, czyli wieloletniej prognozie finansowej i zmian, które są w projekcie uchwały, ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania tej uchwały, a ja pytam przewodniczącą Komisji Strategii i Budżetu o opinię do projektu tej uchwały. Opinia Komisji Strategii i Budżetu była pozytywna. Dziękuję bardzo. Mamy już możliwość głosowania. Tu również korzystam z paragrafu 34 statutu, czyli uchwała bez odczytywania poddana może być pod głosowanie i w związku z tym poddaję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 38/229/2021? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Mamy wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych dzisiejszych obrad, punkt 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021. Każdy z Państwa otrzymał projekt tej uchwały numer 38/230/2021. I temat omawiała nam pani skarbnik, uzupełniał wypowiedź pan burmistrz. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 1 506 149,98 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 1 428 262,91 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na zmianę deficytu, który wynosi 5 657 790,44 zł. W poszczególnych pozycjach, jeżeli chodzi o zmiany, pani skarbnik, a później pan burmistrz szczegółowo nam omawiano. Odbyła się szeroka dyskusja na ten temat. Pytam zatem, czy jest potrzeba dalszego omawiania tego dokumentu. Jeżeli wniosku nie słyszę, będę rozumiał, że potrzeby nie ma. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Pierwszy głos w dyskusji się już odbył. Proszę bardzo, panie burmistrzu, na bieżąco odpowiedź. W odpowiedzi tutaj na uwagę pani radnej powiedziałem na komisjach, że od strony dokumentacyjnej nie jesteśmy przygotowani w tym momencie, gdyż ten projekt nie ma pozwolenia na budowę dotyczące budowy oświetlenia w Brudnie. Natomiast powiedziałem również tutaj pani radnej na
komisjach, że z sołtysami dochodzimy często do porozumienia takiego, że żeby doświetlić najbardziej newralgiczne miejsca w poszczególnych sołectwach, stawiając instalacje, słupy hybrydowe, a więc mamy panel słoneczny, mamy wiatraczek, akumulator i w dzień powiedzmy bardziej wieczny jest ładowany z tego wiatraczka, w bardziej słoneczny z panelu fotowoltaicznego i w ten sposób, nie dysponując pozwoleniami na budowę, jakimiś uzgodnieniami większymi, dokumentacją, jesteśmy w stanie doświetlić najbardziej te newralgiczne miejsca. Bo proszę Państwa, to też również mówiłem na komisjach, sytuacja jest często taka, że dokumentację oczywiście przygotowują osoby uprawnione do tego i przygotowują dokumentację zgodnie ze sztuką, a więc może się okazać, że na terenach na przykład wiejskich, co nie znaczy, że też na miejskich nie mogą się trafić takie sytuacje, będziemy doświetlać ulice w taki sposób, że praktycznie będzie można zbierać szpilki w nocy z ulicy, a de facto osób tam albo nie będzie mieszkać, nikt nie będzie mieszkał, albo stosunkowo naprawdę niewiele. Dlatego też tutaj w porozumieniu z sołtysami, jeżeli przeznaczają kwoty na przykład na doświetlenie, to jesteśmy w stanie w ramach funduszów sołeckich rocznie pobudować dwie lub trzy nawet instalacje tego typu w danym sołectwie, tak? A więc nie kłaść kabla, nie kłaść, nie stawiać słupów i w ten sposób, przynajmniej w jakiś tam sposób najbardziej newralgiczny doświetlać te miejsca. Natomiast tak jak też i również pani radnej powiedziałem, że zorientuję się na jakim etapie jest ta dokumentacja, co tam trzeba zrobić, jeżeli coś trzeba uzyskać dodatkowo bądź uzupełnić tę dokumentację, oczywiście będziemy w stanie to zrobić. Tym niemniej tutaj nie do końca się zgodzę z panią radną, że przecież decydują mieszkańcy o tym, co się gdzie robić. No decydują przede wszystkim środki finansowe i możliwości finansowe gminy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne głosy w dyskusję. Panie, panowie radni. Pani radna Matejczyk, następnie pani sołtys Mazurek. Panie burmistrzu, ja również na komisjach mówiłam o oświetleniu ulicy Witosa. Ja już kilkakrotnie składałam wnioski do budżetu w sprawie tego oświetlenia, ale teraz pytam właśnie w związku z tym oświetleniem hybrydowym, które oświetlenie jest tańsze? Czy oświetlenie tradycyjne, budowa oświetlenia tradycyjnego, czy hybrydowego? To jest pierwsza sprawa. I ulica Witosa, ten odcineczek, to jest około 300, może 400 metrów. Czy akurat takiego oświetlenia można było tam postawić, jeżeli nie trzeba robić projektu, bo projekt jest drogi, wiadomo, i wykonanie też. A później generuje koszty normalne oświetlenia, a to nie. Proszę bardzo, pani burmistrzu, na bieżąco. Proszę państwa, na tak sformułowane pytanie nie da się wprost odpowiedzieć, który rodzaj oświetlenia jest droższy czy tańszy, bo proszę państwa, to jest kwestia wyboru sposobu rozwiązania tej sytuacji w oparciu o dane lokalne. Bo jeżeli mamy do czynienia z drogą, która jest mało uczęszczana, przy której jest mało zabudowań, nie ma skrzyżowań, czy nie odbywa się przede wszystkim dosyć intensywny ruch pieszych i samochodowy, wtedy oczywiście warto zastanowić się nad posadowieniem oświetlenia hybrydowego, a więc rozstawiania lamp w dalszych odległościach niż to, co wynika i jest konieczne przy realizacji w oparciu o dokumentacje techniczne i budowy typowej linii oświetleniowej. Tak więc taka każda sytuacja wymaga odrębnej analizy, bo tak jak mówię, jeżeli mamy tereny wiejskie, jest inna sytuacja, jeżeli mamy tereny miejskie, może być inna sytuacja. Natomiast w przypadku tutaj oświetlenia ulicy Witosa, myśmy do tej pory nie wykonywali dokumentacji na realizację tej inwestycji. Tutaj, żeby zdecydować o tym, jakiego typu instalacje należy zamontować,
Oczywiście będzie to podlegało, jeżeli ten wniosek w którymś momencie zostanie uwzględniony w projekcie budżetu, chociażby na przyszły rok, tak jak tutaj pani radnej mówiłem, ta decyzja będzie musiała zapaść na poziomie co najmniej Wydziału Inwestycyjnego. Natomiast patrząc obiektywnie na kwestię ulicy Witosa, jeżeli już o niej dyskutujemy, no to sytuacja tam jest taka, że od strony ulicy Ogrodowej, ulicy Mickiewicza jest oświetlenie, normalna linia oświetleniowa, później jest przerwa na odcinku, myślę, że tak około 200-300 metrów i jest znowu linia oświetleniowa w stronę miejscowości Sowin. A więc wydaje się, że logicznym by było jednak uzupełnienie tej luki poprzez po prostu dobudowanie tej linii oświetleniowej na tym odcinku. Tym bardziej, że przy Witosa w tej chwili tam powstaje bodajże ze 6 budynków, albo już powstało ze 6 budynków nowych, których wcześniej nie było. Tak więc proponuję pani radnej to, o czym mówiłem na komisjach, złożenie stosownego wniosku do projektu budżetu na rok 2022. Będziemy się starali na pewno, by jak najwięcej wniosków było uwzględnionych, z tym, że też jak państwu mówiłem na komisjach, uważam, że powinniśmy dążyć do tego, że priorytetem dla nas powinny być te inwestycje, gdzie mamy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i tak naprawdę powinniśmy się martwić o wkład własny do tych inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Mazurek, proszę bardzo. Mikrofon nie włączony. Z tego, co sobie przypominam, to niespełna 3 lata temu z Funduszu Sołeckiego dołożyliśmy się do projektu stworzenia właśnie budowy oświetlenia. Wtedy, jak pamiętam, były chyba 3 miejscowości na tej liście. To było ponad 5000 zł. Rozumiem, że nie łapiemy się teraz do budowy tego oświetlenia, które ma być w najbliższym czasie. Co z naszym projektem? To są spore pieniążki, nie oszukujmy się, czy ten projekt, nie wiem, da się jakoś zaktualizować za jakiś czas. Czy, nie wiem, jesteśmy właściwie przed zebraniem wiejskim. Może powinniśmy podczas tego zebrania podjąć decyzję o przekazaniu jakichś kolejnych środków, żeby jednak to oświetlenie powstało, bo szkoda troszkę tych pieniążków, żeby przepadły. No mamy obawy, że one przepadną po prostu, że ten projekt z czasem straci swoją ważność i... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Tutaj państwu radnym na komisjach mówiłem, że niestety ze względu na sezon urlopowy nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć co do kosztów realizacji inwestycji, jeżeli mówimy tym razem o oświetleniu w miejscowości Brudno. Natomiast dokumentacja, która jest przygotowana, nie ma uzyskanego pozwolenia na budowę, więc na podstawie tej dokumentacji musimy uzyskać pozwolenie na budowę i generalnie, jeżeli będzie taka decyzja i środki finansowe, po prostu oświetlać. Natomiast proszę państwa, wybudowanie oświetlenia ulicznego to też jest raz, że jest jeden koszt pewien podniesienia wydatków na etapie samej inwestycji, ale później też jest kwestia wyasygnowania stosownych środków finansowych po to, żeby to oświetlenie świeciło. Raz. Po to, żeby te lampy były konserwowane. Dwa. I cały czas praktycznie, no to nie jest instalacja tak jak żadna z tego, co realizuje gmina, przynosząca dochody, ale jednak generująca duże koszty i z tego wszyscy sobie powinniśmy zdawać sprawę. Ja mówiłem tutaj też radnych na komisjach, że odnośnie dochodów my nic nie wiemy na temat przyszłego roku, natomiast wiemy jedno, że na przykład na oświetleniu, generalnie na cenach energii rok do roku gmina będzie musiała ponieść koszty rzędu 200 tysięcy więcej. Więcej. A więc chociażby tego typu rozwiązania, jak budowa tych instalacji hybrydowych,
no, doprowadza do tego, że jednak nie ponosimy kosztów związanych z energią elektryczną. Stawianie w tej chwili, proszę Państwa, jeżeli mówi się o instalacjach energooszczędnych i budowie na przykład słupów z oświetleniami typu LED, no to żeby te LEDy dobrze świeciły i dobrze oświetlały najbliższe otoczenie, to one muszą mieć 70 W. One owszem, później może być sterowanie płynne w okresie, powiedzmy tam w późnych godzinach nocnych, co generuje jakieś oszczędności, ale na etapie jak gdyby dobrego świecenia to musi być oprawa rzędu około 70 W. My w tej chwili mamy normalne oświetlenia, w większości już 70-watowe, nie LED-owe, gdzie jedna oprawa typu LED kosztuje powiedzmy 2,5 tysiąca złotych, a oświetlenie zwykłe kosztuje 600 złotych. Oprawa. A pamiętamy kiedyś, jaka była sytuacja w miejscowości Koczergi, jak systematycznie na kładce od Huty w stronę Koczerg nam jakiś dowcipniś potrafił tłuc po kolei oprawy. Więc są różne sytuacje, dlatego też warto zastanowić i na spokojnie podejść do tych kwestii związanych, tym bardziej, że każda taka inwestycja generuje co roku koszty. Ja tutaj nie odżegnuję się od realizacji kolejnych inwestycji, bo są i muszą, i to jest jeden z zadań gminy. Natomiast trzeba się naprawdę zastanowić, czy zamiast budować linii, gdzie jest zamontowanych 50 opraw, jednak nie zdecydować się na postawienie na przykład 10 słupów hybrydowych, tak? To wszystko wymaga jak gdyby odrębnego zastanowienia. Tu nawet patrząc na kwestię taką, że pani Sołtys mówi, że ta dokumentacja była wykonana 5 lat temu, czy 3 lata temu, to też i postęp technologiczny w ciągu ostatnich kilku lat, a i ceny przede wszystkim na tego typu instalacje z uwagi na spadek mogło być tańsze niż to było na pewno 3 lata temu. Tylko teraz się troszeczkę zreflektowałem, bo z kolei ceny stali poszły w górę. No ale jeżeli cena stali na oprawie hybrydowej poszła w górę, to analogicznie cena stali na słupie oświetleniowym również poszła w górę, bo mówimy tu o wzrostach co najmniej od 50 do 100% nawet. Tak więc to są takie moje uwagi na temat możliwości realizacji kolejnych inwestycji oświetleniowych. Tutaj jeszcze reasumując, proponuję, żeby pani radna złożyła stosowny wniosek do budżetu na przyszły rok, a pani Sołtys tutaj zapraszam w którymś momencie również z kierownikiem referatu techniczno-inwestycyjnego, żeby jednak zastanowić się, czy idziemy dalej w kierunku oświetlenia miejscowości na podstawie tej dokumentacji, czy jednak warto zastanowić się nad nieco zmodyfikowaniem tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne głosy w dyskusji w sprawie uchwały dotyczącej zmian budżetu. Proszę bardzo, pan radny Wiśniewski. Dziękuję. Panie burmistrzu, no trochę mnie pan wywołał do wypowiedzi tutaj. Pańską wypowiedział przed chwilą. Ja mówiłem to na komisjach i muszę to powtórzyć jeszcze teraz. Wszyscy radni otrzymali takie zawiadomienie dzisiaj, że mogą składać wnioski do budżetu, wnioski inwestycyjne do budżetu na przyszły rok, czyli mogą, że tak powiem, zgłaszać potrzeby inwestycyjne, no, zwykle ze swoich obwodów, prawda? To jest takie dosyć naturalne, chociaż niekoniecznie. No i odnosząc się do tego tematu, który dzisiaj wzbudził trochę emocji, oświetlenia, który w sumie nie jest tematem jakimś bardzo, aż tak bardzo, no, wymagającym ogromnych nakładów finansowych, bo w dzisiejszej projekcie dzisiejszej uchwały budżetowej, zmiany budżetu, mamy dwa elementy oświetlenia. Stąd zaczęły się te dyskusje nasze dzisiaj, prawda? Bo stąd pani Bloch upomina się o też oświetlenie ze swojej strony, prawda, więc to jest naturalne, ale mamy dwa elementy oświetleniowe w zmianie budżetu proponowanym. Jeden na kwotę 17 tysięcy, drugi na kwotę 79 tysięcy, gdzie jak się to zestawi na przykład z budową drogi
w Komarnym, której, broń Boże, nie, w żaden sposób nie podważam celowości tego, jak najbardziej potrzebna jest. A jak się zestawi z kwotą 1,5 miliona, to te 79 tysięcy to nie jest jakieś tam, prawda, ogromne kwoty, więc dyskutujemy na ten temat, tak? Na tematy takich kwot, ale ja do czego innego dążę. Chodzi mi o to, panie burmistrzu, że to, co mówiłem na komisjach, jeszcze raz powtarzam apel z mojej strony. Jeżeli radni złożą te wnioski inwestycyjne na 2022 rok, odbywa się dyskusja w listopadzie bądź grudniu podczas konstrukcji budżetu nad inwestycjami na przyszły rok. Nie ma pieniędzy, jakieś inwestycje nie wchodzą w grę, inne przychodzą, ustalamy to w czasie konstrukcji budżetu. I taka dyskusja była też w 2020 roku na obecny rok. I o ile o drogach, panie burmistrzu, rozmawialiśmy nieraz, o tych drogach, na które pieniądze zewnętrzne dostaniemy, i to nikogo nie dziwi, że te drogi się pojawiają w budżecie, o tyle pierwszy raz rozmawiamy o oświetleniu, o wykonaniu oświetlenia Polna Krzywa w Parczewie i Laskowska w Parczewie. I od razu jest to wpisane do projektu budżetu, więc mój apel ze strony mojej i nie tylko pewnie mojej jako radnego, żeby takich rzeczy nie robić. Jeżeli chcemy wpisać coś do budżetu, co nie było ustalone jesienią przy tworzeniu budżetu, to żeby najpierw radni wiedzieli, że pan ma zamiar takie rzeczy w budżecie umieścić. Dzisiaj mamy połączone kilkanaście zmian budżetowych i między innymi te oświetlenia, które nie były ustalone jesienią tamtego roku jako inwestycje na ten rok. Dlatego pani Bloch się denerwuje z tego powodu, bo też by pewnie chciała oświetlenie. Pani sołtys jest, prawda, bardzo słusznie mówi, no każdy z nas ma jakieś tam pomysły budżetowe, których dzisiaj nie ma w projekcie budżetu. A są dwa oświetlenia, o których na jesieni żeśmy nie rozmawiali, że będą. Stąd jest no, ta dyskusja dzisiejsza. Oczywiście było składane bez dwóch zdań, tylko że każdy coś składał, panie burmistrzu, no ale akurat to jest w projekcie budżetu. I ja dzisiaj zagłosuję za tym oświetleniem, bo na komisjach też głosowaliśmy za, tylko proszę na przyszłość o taki styl pracy, że jeżeli jesienią ustalamy jakiś zakres inwestycji i jeżeli ten zakres ma się w trakcie roku zmienić, to najpierw dyskusja, później projekt uchwały. A nie projekt uchwały, dyskutujemy i dzisiaj komisje się kończą, nie ma czasu, przedłużamy komisję, bo pojawia się dyskusja, tu sesja, państwo czekacie, a my nie mamy czasu nawet omówić tego na komisjach. Więc bardzo proszę na przyszłość o najpierw ustalenie tego, a później dopiero umieszczenie w projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz na bieżąco, proszę. Proszę państwa, konsekwencją tego, że są podejmowane decyzje odnośnie przygotowania dokumentacji. Ja rozumiem, że nie robi się dokumentacji jako sztukę dla sztuki, tylko w pewien sposób, w którymś podejmuje się decyzję o tym, że jest do wykonania. To w mojej ocenie wydawało się, że wykonanie inwestycji, na którą kończy się pozwolenie na budowę, w tym momencie jest jak najbardziej zasadne. Natomiast tutaj w tym przypadku miejscowości czy kwestii ulicy Witosa nie ma tej dokumentacji, w kwestii miejscowości Brudno nie ma uzyskanego pozwolenia na budowę, nie ma możliwości realizacji tych inwestycji. Natomiast proszę państwa, na budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Wojewódzkiej 813, wzdłuż chodnika, który jest często, to jest kwestia nawet, kwestia społeczna, co jest, że tak powiem, bardziej eksploatowane przez mieszkańców, a więc ten odcinek ciemny między ulicą Klonową a ulicą Wiśniową, uważam, że należy oświetlić. Kończy się dokumentacja, kończy się pozwolenie na budowę, trzeba to zrobić. Drugie miejsce, skrzyżowanie dosyć ważne, bo to jest skrzyżowanie ulicy Krzywej, ulicy Polnej, wchodzi ulica Kolejowa, jest ciemno, uważam, że trzeba doświetlić. Pojawiły się środki finansowe z oszczędności z innych inwestycji. Wydawało mi się logiczne, żeby to w tym momencie przedstawić państwu. Natomiast przywołana na chociażby przez pana radnego droga w miejscowości Komarne, 1,5 miliona złotych, o którym mówimy, to jest wartość całej inwestycji. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy, to jest 1 350 000. Wkład własny to jest 150 tysięcy. Te 150 tysięcy to jest wartość mniej więcej oświetlenia w miejscowości Brudna. I tak to w tej chwili też wygląda. Można to spojrzeć z tej strony.
Natomiast tak jak też mówiłem, już mam też o tej odnośnie tej drogi, równie dobrze może się okazać, że w 100% wykonamy tę drogę ze środków krajowych, jeżeli takie będą oszczędności po realizacji, po ogłoszeniu przetargu. I bardzo bym chciał, proszę Państwa, żeby tak było. Zobaczcie, jakby wtedy te sesje wyglądały. Ustalamy pewne rzeczy na poziomie kształtowania budżetu w miesiącach jesiennych, bądź powiedzmy na początku każdego roku. I koniec, kropka. Niech nie będzie nic zmian. Bardzo bym sobie to życzył. Referat inwestycyjny zajmuje się tylko tymi rzeczami, które ustalamy. Ale sami Państwo wiecie, że życie tworzy nam pewne szanse, pewne możliwości. Pojawiają się pewne programy, pojawiają się wolne środki finansowe i pewne rzeczy musimy zaspokajać. Ja wiem, że z tych środków moglibyśmy równie dobrze co innego zrobić. No Państwo byście mieli milion pomysłów. Ale tutaj też jako burmistrz muszę mieć pewną, że tak powiem, możliwość po części dysponowania tymi środkami. Państwu przedstawiam to. Błędem jest to oczywiście, bo cała ta sytuacja jest taka. My powinniśmy się spotykać częściej może, albo przynajmniej te sesje, znaczy komisja ewentualnie mogłaby dyskutować po 3 razy nad tym samym zagadnieniem. Tylko w imię czego? Przedstawiamy dzisiaj Państwu taką propozycję. Uważam, że ona jest racjonalna. Na bieżąco, tak jak Państwu mówiłem, będę Państwa informował o tych możliwościach, które się pojawią dotyczące realizacji większych inwestycji na terenie naszej gminy. A powinniśmy sobie jednak zdawać sprawę, że problemem naszym będą kwestie nie na co wydać, bo wydatków i planów mamy wiele, tylko problem będzie na poziomie uzyskania środków na wkład własny do realizacji tych inwestycji. Bo każdy z sołtysów tutaj, jak siedzi, to powie pan sołtys Skorupski, droga. Piotr Świetlica, droga. 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 U pana Mariana to chyba już wszystko jest. Tak? I tak po kolei. Pan Krzysztof, droga. No, niestety. Dlatego też mówię, staram się dysponować tym budżetem na tyle, na ile mamy możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Zanim przekażę głos radnym, to pozwolę sobie zabrać głos i powiedzieć panie burmistrzu, pozwolę się z panem nie zgodzić. Bo teraz dobrnęliśmy do takiej sytuacji. Przecież niedawno była taka dobra praktyka, jeżeli chodzi o wybór dokumentacji, jeżeli chodzi o drogi, na którą pan burmistrz chciał opracować dokumentację. Spotkaliśmy się na komisjach. Był przedłożony projekt, radni dokonali wyboru, które dokumentacje robimy, na które drogi. Czy nie można było zrobić tego tutaj, w takiej formie? Można było. Czy mamy sprowadzić się do tego, że dzisiaj jest kilkanaście punktów zmian w budżecie i radni mają zadecydować, ten punkt wchodzi, ten nie wchodzi, ten wchodzi, ten nie wchodzi, te 2, 5 albo 10 wchodzą, a jeden nie wchodzi. I wówczas pani skarbnik szybciutko w trybie błyskawicznym będzie przerabiała ten projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie, żeby to nie wchodziło. Nie chodzi o to, bo panie burmistrzu, jesteśmy na tej samej sali i słyszeliśmy tej samej wypowiedzi. Z pana wypowiedzi wybrzmiało, że pan radny Wiśniewski jest przeciwko drodze w Komarnie, a on powiedział zupełnie coś innego, że nie jest przeciwny tej budowie tej drogi. To dobrze, że pojawiają się i rzeczywiście takie dyskusje były, jeżeli pojawiają się pieniądze zewnętrzne, to tylko nam te pieniądze przyklasnąć i wziąć. Ale jeżeli wprowadzamy coś do budżetu, finansowane w 100% z naszego budżetu, to niechżeż radni nie będą maszynką do głosowania, tylko że niechżeż ci radni mają. Jeżeli pan burmistrz mówi, że powinniśmy się spotykać wcześniej, czy kiedykolwiek, którykolwiek z radnych, czy którykolwiek z przewodniczących komisji albo przewodniczący rady odmówił spotkania, czy zwołania komisji, czy zwołania sesji, nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce. Przecież spotykaliśmy się na sesji nadzwyczajnej w miesiącu lipcu. Można było hasełko rzucić w tym temacie.
radni czuliby się troszeczkę inaczej, że jeżeli podnoszą rękę w głosowaniu, no to, to są traktowani na zasadzie takiej, że współdecydują o czymś. Nikt nie odbiera panu kompetencji albo czegokolwiek innego w tej sprawie. Pan jest na bieżąco, pan przedkłada, ale nie na zasadzie maszynki do głosowania. Panie burmistrzu, wypowiadam swoje zdanie. Jeżeli tu radni obecni na sali są przeciwnego zdania, proszę powiedzieć, że się ze mną nie zgadzają. Od tego razu już ani razu. Od tego razu już ani razu. Proszę, bym pani radna Broch prosiła o głos. Panie burmistrzu, co roku składałam wniosek o doświetlenie ulic w Brudnie. Po prostu nie byłam informowana, że ta dokumentacja jest nieaktualna i na niej nie można instalować oświetlenia. Dopiero dzisiaj się dowiedziałam o tej sprawie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o oświetlenie w mieście, jakoś nie słyszałam, że to są koszty, że to trzeba patrzeć na koszty. Ja mieszkam na wsi i u nas do godziny 11 jest wieś oświetlona, więc te koszty są tutaj troszkę cięte na wsi. I uważam, że tam, gdzie nie ma chodnika, a tak jest na Brudnie, tam też jest wskazane oświetlenie i to pewnie trochę wcześniej można było to rozrealizować, ale zawsze było odrzucane, odrzucane i odrzucane. A dziś się dowiaduję, że jest dokumentacja niekompletna. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne głosy w dyskusji w sprawie zmian budżetu. Proszę bardzo, panie i panowie radni. Ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Obsługę proszę o uruchomienie możliwości głosowania. A ja pytam przewodniczącą Komisji Strategii Budżetu o opinię do projektu tej uchwały. Opinia do projektu uchwały była pozytywna. Dziękuję bardzo. Tutaj też skorzystam z paragrafu 34 statutu i informuję, że uchwały, które zostały złożone radnym przed sesją, do których nie wprowadzono zmian, tym razem, panie burmistrzu, nie wprowadzamy zmian, mogą być głosowane bez odczytywania. Poddaję zatem pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 38/230/2021? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Dziesięć osób brało udział w głosowaniu, także proszę zamknąć głosowanie. Na sali nie ma dwóch radnych. Mamy wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały w głosowaniu brało udział 10 radnych, 9 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Jeden radny wstrzymał się od głosu, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Informuję, że większością głosów uchwała nr 38/230/2021 została podjęta. Blok w punkcie czwartym, czyli podjęcia uchwały, mamy poza sobą. Przechodzimy do punktu 5. Informacje przewodniczących Komisji Rady o rozpatrywanych przez Komisję sprawach w okresie międzysesyjnym. Będę pytał kolejno przewodniczących bądź wiceprzewodniczących poszczególnych komisji, czy do komisji wpłynęły jakiekolwiek pisma, czy były rozpatrywane i czy wymagają one głosowania na kworum Rady. Przewodniczący Komisji Oświaty. Do komisji nie wpłynęło żadne pismo. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Do Komisji Budżetowej również nie wpłynęło żadne pismo. Wiceprzewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie sesyjnym nie rozpatrywała żadnych wniosków. Dziękuję bardzo. I wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje, przewodniczący bądź wiceprzewodniczący się wypowiedzieli. Przechodzę do punktu 6. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, panie i panowie radni, kto chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie widzę, to pozwolicie państwo, że ja zacznę. Panie burmistrzu, gorąca prośba, a może już pan posiada jakąś informację. Od dłuższego okresu czasu, w okresie wiosennym, mieszkańcy okolic Polnej, zakładów pracy przeżywali bardzo dużą uciążliwość, jeżeli chodzi o zapylenie prowadzone przez jednego z naszych przedsiębiorców. Miesiąc czasu był spokój, powtórkę z rozrywki już mamy.
Mamy powtórkę z rozrywki, mieszkańcy nie mogą korzystać ze swoich balkonów, ubrudzone samochody, ubrudzone elewacje budynków. Ponosimy z tego tytułu koszty. Rozżalenie, rozdrażnienie mieszkańców jest naprawdę przeogromne. Stąd moje pytanie, czy pan burmistrz posiada jakąkolwiek wiedzę, co się z tematem dzieje, a jeżeli nie, to prośba o interwencję, gdzie można i u kogo można. Jeżeli pomoc jest potrzebna, służę tą pomocą, żebyśmy się gdzieś udali i coś z tym tematem zrobili, bo tak funkcjonować dalej nie można. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, w miesiącu bodajże pod koniec miesiąca maja Lubelski Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził inspekcję w instalacji w firmie, która funkcjonuje przy ulicy Polnej. Efektem tego było pismo, które zostało skierowane na ręce starosty Parczewskiego i do wiadomości również tutaj i burmistrza, gdzie było powiedziane, że Lubelski, nie dysponuję w tej chwili tym pismem, ale oczywiście tutaj mogę państwu go w jakiś tam sposób upublicznić, gdzie Lubelski Inspektorat Ochrony Środowiska wnosił do starostwa powiatowego o przeprowadzenie badania przedsięwzięcia, zgodności przedsięwzięcia pod kątem wpływu na środowisko. Myśmy Lubelskiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska przekazywali również w czasie kontroli stosowne informacje, a w szczególności to, co jest w planie zagospodarowania przestrzennego. I wiem, to znaczy informacja otrzymana dosłownie kilka dni temu w czasie dożynek naszych, z którą niestety nie zdążyłem jeszcze się zapoznać, że takowa decyzja została przez starostę wydana dotycząca wstrzymania działalności tej instalacji na terenie tej firmy. I na tę chwilę mogę tyle powiedzieć. Natomiast no nie, powiem szczerze, że nie miałem w ciągu tych dwóch dni okazji, żeby zapoznać się dokładnie z tą decyzją. Natomiast w mojej ocenie decyzja na pewno narzuca pewne rygory dotyczące funkcjonowania tej instalacji. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się poprawi, bo ona dotyka nas wszystkich, również nas jako samorząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko uzupełnię jedną rzecz. W kilku dniach poprzedzających dzisiejszych dniach produkcja się odbywała. Produkcja się odbywała i oczywiście z potężną uciążliwością. Dlatego prośba do pana burmistrza, jeżeli to pismo bądź zastosowanie do tej decyzji się nie będzie w jak ten czy w inny sposób, albo że jeżeli pan burmistrz się zapozna dokładnie, co jest w tej decyzji, czy tam jest jakiś okres na to, no prośba o interwencję i pomoc, bo naprawdę to jest, tam są nasze budynki też i szkolne, i KSR Jelonek, budynki mieszkalne wielorodzinne, zakłady pracy, Kościół Opatrzności Bożej. No przecież to po prostu tak funkcjonować się nie da. Dla mnie jest to niezrozumiałe, że jeden przedsiębiorca może w ten sposób uważać, moja chata z kraja, będę robił, co sobie będę uważał za stosowne. Także prośba o pomoc. Pani radna Matejczuk prosiła o głos. Proszę bardzo, a następnie pan radny Chwalczyk. Tak, panie burmistrzu, dostałam taką propozycję. Tak, jeden z mieszkańców zwrócił mi uwagę, że przy naszym targowisku jest bardzo dużo parkingów, ale nie ma parkingów dla osób niepełnosprawnych. Dużo starszych ludzi wynosi te siatki z ziemniakami, z różnymi warzywami i musi wędrować na sam koniec parkingu. Co prawda nie ma utwardzonego parkingu tu przy ogrodzeniu, ale z tej strony od ogródków działkowych, tam gdzie ten samochód z węglem parkuje non stop, można by było wydzielić ze dwa, ze trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych, nawet nie utwardzając, tylko banery wieszając na siatce, oznaczając w ten sposób miejsca dla osób niepełnosprawnych. To nie był wielki koszt, aby było duże udogodnienie dla tych ludzi. Następna sprawa to rodzice dzieci, które są w Wiktorii Parczew, trenują, skarżą się bardzo, że za wszystko muszą płacić. Za treningi po 60-70 zł, za ubrania, dresy, wyjazdy i tak dalej. Że inne kluby w innych miastach są finansowane przez urzędy, nasza Wiktoria też ma jakiś budżet
i choć częściowo powinna finansować swoich członków. Jeszcze jedna sprawa. Też miałam sygnał w sprawie budowy parkingu przy szpitalu, że za dużo miejsca jest na chodniki, a za mało, ktoś to tak zaprojektował, zresztą sama się temu przyglądałam, a za mało na te ciągi parkingowe. Tam jeszcze można by było wygospodarować jeden ciąg parkingowy, żeby nie ciąg chodników. Bo jeżeli się wjeżdża samochodem z jednej i z drugiej strony, to tam przecież i człowiek może przejść, niekoniecznie trzeba chodnik jeszcze dobudowywać do tego. I jeszcze jedna sprawa, płukanie instalacji. Czy to już się zakończyło, czy nie? Bo z tego co wiem, mam dużo sygnałów, że bardzo dużo urządzeń w domach prywatnych i w mieszkaniach po prostu się popsuło. Ja sama mam dwie spłuczki popsute po tym płukaniu, zawór w tym, przy pralce i w kuchni. Wody nie miałam przez dwa dni. Nie wiem, albo oni za duże ciśnienie dają, albo coś, że te urządzenia się po prostu psują. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Chwalczyk, a następnie pan burmistrz. Panie burmistrzu, mam tylko takie pytanie. Czy inwestor, który wykonuje pracę na torach, bo już się prawie kończą te prace, będzie coś myślał o naprawie tych dróg, które zostały rozjeżdżone, żeby to jakoś za sobą zostawić tak w miarę użytkowo? I drugie pytanie, czy ta droga tam od Lasek do przejazdu na Komarne też będzie w gestii inwestora, bo tam jest ona zrujnowana, jest po prostu, samochody to zrujnowały. Czy to będzie w gestii inwestora wykonana naprawa? Dziękuję. Proszę bardzo, pani burmistrzu, na bieżąco do tych dwóch wypowiedzi. Odnośnie tutaj pani radnej i przy targowisku kwestia osób parkingu dla osób niepełnosprawnych. Ten najbliższy teren pomiędzy ulicą a ogrodzeniem najprawdopodobniej leży w pasie drogowym drogi powiatowej, ulica Ogrodowa. Natomiast my przekażemy sugestie i być może trzeba będzie partycypować w kosztach albo nawet na wkład własny z naszych środków wygospodarować, żeby takowe miejsca wydzielić. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są na terenie targowiska. Natomiast one nie są używane, no, z przyczyn może takich, że nie do końca, może niefortunnie są tam umiejscowione, gdyż często osobom niepełnosprawnym ciężko manewrować pośród tych osób, które gdzieś tam się kręcą, czy stoisk, ale takie miejsca były w ramach projektu przygotowane. Na ile praktyczne, to się w tej chwili właśnie okazuje. Dlatego tutaj poproszę, żeby sprawą zostały zainteresowane odpowiednie służby. Odnośnie zapytania dotyczących kierowanych ze strony rodziców Wiktorii Parczew. Proszę państwa, jeżeli rodzice decydują się na to, żeby jednak dziecko uczestniczyło w jakichś zajęciach pozaszkolnych, no to niestety w tym momencie pewien ciężar finansowy również spoczywać musi na rodzicach. Proszę państwa, właśnie na nic innego jak właśnie na zajęcia z dziećmi gmina Parczew przeznacza co roku potężne pieniądze, bo to są kwoty rzędu 70 tysięcy złotych przekazywane do klubu Wiktorii Parczew. I to jest właśnie kierowane na dzieci, nie na seniorów. Natomiast dobrze, całość budżetu Wiktorii, z tego co wiemy, zamyka się kwotą około 300 tysięcy złotych. Reszta pochodzi ze źródeł zewnętrznych, sponsorów, jakichś wszelkiego rodzaju datków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gmina przekazuje 70 tysięcy złotych na pracę z młodymi ludźmi. I tyle jest ze strony gminy. Ale pani radna, to nie jest pytanie jak gdyby tutaj do mnie, bo klub sportowy w żaden sposób nie podlega pod gminę. Natomiast w tym momencie decyzje oczywiście o sposobie szkolenia podejmują czy trenerzy, którzy współpracują bezpośrednio z klubem. Tutaj ani Rada Miejska, ani burmistrz Parczewa nie ma wpływu na rodzaje treningów czy kwestie odpłatności tego, co się dzieje na poziomie stowarzyszenia czy też klubu sportowego Wiktoria. Więc ja zachęcam tych rodziców, żeby rozmawiali z zarządem, z panią prezes na temat tego, skąd wynikają takie, a nie inne koszty.
Natomiast każde takie dziecko, każdy taki rodzic otrzymuje miesięcznie 500 zł na właśnie między innymi na zaspokajanie tego typu potrzeb dziecka. Tego typu potrzeb. A więc na naukę chociażby języków, na kwestie związane z uprawianiem sportu, zakup bieżących potrzeb dla dziecka, natomiast między innymi na kwestie związane z treningiem. Więc tutaj prosiłbym, żeby rodzice, jeżeli mają wątpliwości, kierować tę sprawę do klubu sportowego, bo nawet ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w tym momencie w żaden taki sposób merytoryczny. Odnośnie parkingu przy szpitalu parczewskim. Proszę Państwa, no cóż, no parking jest zaprojektowany. To nie jest tak, że przychodzi wykonawca i kładzie kostkę czy ażury w ten sposób, jak mu się wydaje, że jest dobrze, tylko to jest wykonywane na podstawie dokumentacji, gdzie mamy szerokość wszystkich miejsc parkingowych, mamy odstępy pomiędzy poszczególnymi ciągami miejsc parkingowych, też o odpowiedniej szerokości. Mamy odpowiedniej szerokości dla miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma budowy chodników w tym momencie, tylko to jest wszystko plac parkingowy łącznie jak gdyby z placem manewrowym. Realizowany na podstawie tej dokumentacji, która została wykonana na potrzeby tego projektu. Odnośnie płukania, nie odpowiem już w tym momencie, czy jest zakończone, tam jeszcze zostało chyba jakieś odcinki do przepłukania. Natomiast proszę Państwa, no niestety jedną podstawową rzeczą, może na którą nie wszyscy byliśmy uczuleni przy okazji tego płukania, to jedną rzecz, którą trzeba było zrobić, to po prostu w momencie, jeśli się kończy płukanie, to jednak odkręcić zawory i spuścić ileś tej wody w swoich domach. Dlatego, że płukany jest odcinek linii tej głównej zasilającej. Natomiast pozostaje ten odcinek pomiędzy tą linią a domem, czyli tak zwane przyłącze. I warto po takim płukaniu to jednak nie spuszczać wody, tutaj mówię już tak obrazowo, w toalecie, tylko jednak odkręcić kran i spuścić tę wodę brudną z przyłącza. Takie sytuacje się zdarzają, bo może się okazać, że część tych nieczystości, które pozostały po płukaniu, wchodzą pomiędzy zawory, zawieszają to i niestety czasami trzeba czy przy spłuczce manewrować, czy gdzieś indziej, bo jednak drobiny piasku, jakieś resztki mogą gdzieś pomiędzy te zawory utykać. Dlatego warto jednak spuścić ileś litrów tej wody z samego przyłącza po płukaniu. Panie burmistrzu, tylko dwa zdania, jeżeli chodzi o płukanie wody. Przewodniczący Rady Nadzorczej, do profesjonalizmu daleko, a nawet bardzo daleko było w firmie, czyli zakładowi usług komunalnych. Ja tylko podam przykład. Profesjonalne płukanie sieci polega na tym, że zamyka się przyłącza, przynajmniej do budownictwa wielorodzinnego, przynajmniej. To, co poszło mieszkańcom do mieszkań, to się nie mieści w żadnych normach. Natomiast też się z panem burmistrzem pozwolę nie zgodzić, że należy puścić tę przez kran. Bardzo przy dzisiejszych bateriach, które są zmieszaczem wody, tam są tak bardzo gęste sita, że na tych sitach baterie się zapychają. Przecież wielu mieszkańców, którzy się pojawiali, skarżyli się właśnie, że to się rozpada. Fajnie, pięknie, jak ktoś ma zawór czerpalny na zewnątrz, to tylko może być zagrożenie tego, że mu na filtrze, czyli na sitku przed wodomierzem zapcha się to. A jeżeli nie zapcha się, to przez zawór czerpalny na zewnątrz działki przy budownictwie jednorodzinnym. Jeszcze raz powtórzę, do profesjonalizmu bardzo, bardzo daleko. Mam nadzieję, że to już nie będzie raz na 15 lat płukanie, tylko przynajmniej co drugi rok. A jak będzie płukanie co drugi rok, i tak się nie wypłuka. Czy jeżeli będzie płukanie co roku, też się nie wypłuka wszystkiego. Ale przynajmniej nie będzie takich sytuacji, jakie były teraz. Bo naprawdę po płukaniu sieci, teraz obecnie, kiedy niezamykane były przyłącza, bo to nie chodzi o to, że przyłącza się mają wypłukać. Jeżeli one by były pozamykane, a niejednokrotnie jest tak,
że gdzie są zasuwy na przyłączach do poszczególnych budynków, to wie tylko, albo przynajmniej powinien wiedzieć, Zakład Usług Komunalnych, a nie akurat odbiorca wody. Więc to jest, tak to wygląda. Także tutaj miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się powtarzały i proszę zwrócić dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych, że płukanie w takiej formie, ale jeżeli prezes Zakładu Usług Komunalnych jest na urlopie i w tym czasie kierownik zarządzający wodociągami też jest na urlopie, to hulaj dusza piekła nie ma. Więcej już na ten temat się nie wypowiem. Proszę bardzo, pan zastępca burmistrza prosił o głos, a następnie proszę o radnych. Chciałem tylko państwa poinformować, że ten trudny problem będziemy się starali rozwiązać w ten sposób, że zobowiązaliśmy zarząd, żeby po prostu jako Rada Nadzorcza w następnym roku zakupił własne urządzenie do oczyszczenia. No, koszt jest bardzo duży, ale no to pewnie będzie około 100 tysięcy, może nawet więcej, ale zakupimy po prostu swoje urządzenie, żeby tak jak pan przewodniczący mówił, te płukania były no już regularnie robione na przykład dzielnicami. Dobrze, bo później takie komentarze są. Jak przychodzą mieszkańcy, pytają i idą do Zakładu Usług Komunalnych, kto to jest winny? Spółdzielnia jest winna, bo to spółdzielnia zrobiła coś złego w płukaniu sieci. Nie czuję się winny. Nie czuję się winny i głośno na ten temat nie krzyczałem i nie chciałem na ten temat głośno krzyczeć. Ze zrozumieniem podchodziliśmy do tego, mieszkańcy też ze zrozumieniem podchodziły. Sam osobiście też przez 2 dni płukałem u siebie. Instalacje w swoim prywatnym domku przez 2 dni płukałem. A woda, jaka leciała z tego kranu i płukałem jej bardzo dużo, to ona do niczego się nie nadawała. Do niczego się nie nadawała ta woda. Także mówię, do profesjonalizmu bardzo, bardzo daleko. Bardzo przyjmuję jako dobrą monetę informację, którą przedstawił pan zastępca burmistrza. Mam nadzieję, mówię, że przynajmniej co drugi rok będą informacje. Proszę bardzo, pani radna Bloch. Ja mam takie pytanie od mieszkańców Sikoczergi, może to innych zainteresuje. Czy nie ma takiej możliwości, żeby tych pojemników, te pojemniki plastikowe przywieźć do miejscowości określonego dnia i określonej godzinie, żeby mieszkańcy mogli sobie oderwać, bo nie wszyscy mają po prostu to przywieźć. I następne pytanie, jeżeli w tym pojemniku się nie zmieszczą odpady plastikowe, czy worki będą przyjmowane, które będą stały obok? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne głosy, zanim pan burmistrzowi przekażę głos. Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Panie burmistrzu, proszę na bieżąco. Z uwagę, czy też wniosek pani radnej Bloch, zapytanie przekażę do pana prezesa. Natomiast worki na odpady zawsze będzie można pobrać z Zakładu Usług Komunalnych w przypadku, gdyby się nie mieściły odpady do tego pojemnika, który jest przekazywany mieszkańcom nieodpłatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie i panowie radni, jesteśmy w punkcie 6, sprawy różnej wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Pani radna Mazurek, proszę. Przepraszam. Pani sołtys Mazurek. Niestety ja też poruszę temat śmieci. Bardzo dziękuję za list, który niedawno otrzymałam. Okazuje się, że po kilku latach nie potrafię tych śmieci segregować. Przyjrzałam się dość wnikliwie ulotce, którą otrzymujemy. Niestety nigdzie nie znalazłam informacji, którą znalazłam w liście, jakie otrzymałam. Chodzi po prostu o to, że nie zostają zabierane z miejscowości pozostałości z sortowania. Przeczytałam tą ulotkę, naprawdę, uwierzcie mi państwo, kilkanaście razy, słowo po słowie, bo ja rozumiem, plastik, prawda, folia i tak dalej, ale przecież żyjący człowiek chodzi w butach, które mu się zużywają, chodzi w ubraniu, które też mu się zużywa. Nie wszystko się nadaje do wyrzucenia, znaczy do wrzucenia do kontenera, gdzie jest zbierana odzież.
to są po prostu dla mnie szarego człowieka pozostałości z sortowania, bo ja nie widzę tutaj żadnego pojemnika, w którym mogłabym wrzucić zużyte buty. I właśnie w tym liście, który dostałam, oczywiście jest bardzo ładnie napisane, że szmaty i buty. Jeśli, wydaje mi się, że jeśli wysyłamy ulotkę do każdego mieszkańca, jak ma segregować te śmieci, dopisanie dwóch wyrazów, że odzież i obuwie można przywieźć do zakładu usług komunalnych, nie stanowiłoby wielkiego kłopotu, a byłoby ogromnym ułatwieniem dla mieszkańców, co mają z tymi rzeczami zrobić. Panowie oczywiście bardzo ładnie te worki porozrywali, psy, które biegają, porozciągały mi to. Po całym dniu pracy wróciliśmy do domu i sprzątaliśmy po prostu połowę podwórka. Doczytałam się właśnie w tym liście, że to, co ja uważałam za odpad, nie jest tym odpadem, który można wrzucić do czarnego worka, czy ewentualnie wystawić w niebieskim pojemniku, który do tej pory był traktowany jako odbiór pozostałości, tylko można przywieźć to do zakładu usług komunalnych nieodpłatnie. Ja bardzo bym prosiła naprawdę o umieszczenie tego jednego zdania na tych ulotkach, bo ludzie się do tego stopnia zdenerwowali, że powiedzieli, że oni to nie powtórzę, że wolą zapłacić parę złotych więcej i nie będą segregować tych śmieci, bo to jest dla nich bez sensu, kiedy i tak te śmieci nie są zabierane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chciałby w dwóch zdaniach się ustosunkować? Proszę państwa, króciutko. Zaczynając, można powiedzieć, od końca, nie ma w tej chwili możliwości niesegregowania. Wszyscy są zobowiązani do segregowania. I druga sprawa, problem ubrań starych, tekstyliów, butów nie jest rozwiązany na szczeblu centralnym w ustawie dotyczącej gospodarki odpadami. Ten problem ma być rozwiązany dopiero gdzieś w 2024 roku, gdzie będzie wyjaśnione, gdzie te rzeczy muszą się znaleźć, czy te zapisy dotyczące tej frakcji muszą się znaleźć w regulaminach gminnych. Natomiast tak jak napisano, niestety na tę chwilę istnieje tylko takie rozwiązanie, że trzeba je dostarczyć do PSZOK-u. Trzeba je dostarczyć do PSZOK-u. Ewentualnie, proszę państwa, są pojemniki na mieście, być może że też w części terenów wiejskich, gdzie można ewentualnie te tekstylia wrzucić. Przyjeżdżają wyspecjalizowane firmy i je odbierają. Nie ma co się oszukiwać, że te tekstylia są zbierane i przekazywane potrzebującym. Być może w jakiejś tam kwestii tak, w części jakiejś niewielkiej. Natomiast cała reszta, proszę państwa, jest niestety przerabiana. Przerabiana. Więc również proszę wziąć ewentualnie pod uwagę, rozwagę, możliwość zagospodarowania w ten sposób tych odpadków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne głosy w sprawach różnych wolnych wnioskach. Proszę bardzo, pan Sołtys Iwany. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym poruszyć taką sprawę kwestii ładu, co jest ogłoszone. Czy projekt mojej świetlicy i zarazem dróg będzie ujęty? I do tego jeszcze mam pytanie, czy ten ład jako jest oddzielnie w temacie dróg wojewódzkich i powiatowych, bo na przykład Jasionka ma problem z drogą powiatową, jak i Wierzbówka. Czy jako stowarzyszenie możemy się zwrócić przez gminę o jakieś ponaglenie sprawy naprawy tych dróg? I czy to jest możliwe, bo tak samo Mostek jest w temacie Jasionki i na Szytkach, już żeśmy sobie rozmawiali na naszych spotkaniach. I tu są właśnie, partycypować trzeba w dużych kosztach i tutaj czy można było jakieś uzyskać pomoc finansową od marszałka czy od wojewody. To jedno. Następnie teraz mam problemy we wsi, bo
dręczą mi ludzie z tą altanką, którą myśliwi postawili. No i domagają się, żeby wystąpić do nich, bo gmina im udostępniła, o zabranie tej altanki i powiedzmy wypowiedzieć im dzierżawę tego, bo są duże zwały, znaczy dzwonią ludzie, prosi się, żeby zabrali ze sobą śmieci, jak chcą korzystać, ale mimo wszystko pozostaje duży bałagan. Nie wiadomo, dużo jest nalegań, żeby po prostu ZUK postarał się zabrać te śmieci z tej altanki. Następną sprawę mam taką w temacie miasta. Weszła ustawa o przejściach dla pieszych i tutaj bym jakoś komisja czy coś zebrać i przejść po skrzyżowaniach, gdzie powinno być oznakowane skrzyżowanie, miejsce dla pieszych, bo są skrzyżowania, że ciąg chodnikowy jest, a nie ma oznaczenia, że jest przejście dla pieszych i nie wiadomo, czy ten pieszy ma pierwszeństwo, czy nie ma. I tak są wahania przez kierowców podczas przejeżdżania takiego przejścia na niby. No tyle, dziękuję. Proszę bardzo, pan sołtys Korupski. Proszę państwa, ja chciałem się pochwalić po prostu i podziękować burmistrzowi, że pomógł nam załatwić. Drużyna, młodzieżowa drużyna strażacka zajęła pierwsze miejsce w województwie i jadą dziś na ogólnokrajowe zawody. Tyle chciałem powiedzieć i podziękować burmistrzowi i dla rady przekazać taką wiadomość. Nie tylko młodzież i na wsi coś robi. Proszę bardzo, panie burmistrzu, do wypowiedzi pana sołtysa Iwanka. W kwestii dróg. Oczywiście każda jednostka samorządu terytorialnego aplikuje o realizację dróg, które są w gestii danego samorządu. Tu oczywiście decyzja do zarządu powiatu, w naszym przypadku oczywiście Parczewskiego, będzie należeć, które drogi zostały czy zostaną złożone do kolejnych edycji ładu. Przypominam, że tych naborów będzie kilka, a więc to, że się nie było złożone do pierwszego naboru, nie wyklucza, żeby za chwilę nie złożyć do kolejnego. Więc proponuję tutaj panu sołtysowi czy panom sołtysom oczywiście bezpośredni kontakt z panem starostą, dlatego że czy z zarządem powiatu parczewskiego, dlatego że drogi czy Wierzbówce czy Wiasiące są drogami powiatowymi. I tu natomiast drodzy sołtysi, dofinansowanie jest 95%. No to 5%. Tyle musi powiat dołożyć. Takiego dofinansowania to nigdy nie było do tej pory, żeby... Dodatkowo może się pojawić taka możliwość, że w przypadku oszczędności możliwe będzie po prostu w 100% zagospodarowanie tej kwoty, która idzie na tą drogę. Jest być może, że będzie taka możliwość. Odnośnie altanki. W stosownym czasie o możliwość postawienia tej altanki wystąpiło do nas koło łowieckie, jeśli ja dobrze pamiętam. Rozumiem, że są skargi ze strony mieszkańców, że jednak nie wszyscy zachowują się w sposób prawidłowy przy korzystaniu z tej altanki. My oczywiście możemy wystąpić do koła łowieckiego, natomiast zabranie odpadków i utrzymanie czystości powinno być w gestii koła łowieckiego de facto. Jeżeli oni nie chcą tej altanki już, no to niech składają do nas wniosek o to, żeby tę altankę, albo po prostu rozbierają tę altankę. No to nie ma przeszkód, żeby zabrali tę altankę z naszego gruntu. Natomiast dysponują, można powiedzieć, niejako tym gruntem pod tym kątem, to ponoszą wszelkie konsekwencje związane z jego użytkowaniem, bezpośrednim monitoringiem i tak dalej. Odnośnie oznakowania miejsc dla pieszych. Tutaj na poziomie starostwa istnieje komisja do spraw organizacji ruchu drogowego i myślę, że to jest najlepsze miejsce, gdzie powinno się przedstawiać takie informacje odnośnie konieczności oznakowania przejść w związku czy to z ustawą, która weszła, czy też w ogóle z sytuacjami życiowymi, które są
W mojej ocenie to właśnie drogi wojewódzkie i drogi powiatowe są tymi, gdzie piesi są najbardziej narażeni na ewentualne jakieś problemy w przypadku kolizji, tak? Główne ciągi drogowe przez miasto przebiegające to są drogi powiatowe bądź wojewódzkie przede wszystkim. Więc ja proponuję, jeżeli widzicie Państwo jakieś miejsca, które wymagają interwencji, można to zrobić na dwa sposoby, pisząc stosowne pisma do zarządu, czy to dróg powiatowych, czy do zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o wyprostowanie tej sytuacji, bądź ewentualnie składać taki wniosek do Komisji Ruchu Drogowego, by zajęła się tym tematem i ona wtedy na zarządce poszczególnej drogi narzuca też odpowiednie obostrzenia, czy też obowiązki i dotyczy to wszystkich zarządców, począwszy od gminnych, a skończywszy na zarządcach wojewódzkich. Tak, dziękujemy tutaj za te słowa od pana sołtysa Skorupskiego. Trzy drużyny z terenu gminy Parczew biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych MDP w Koninie, jeśli tak. W Koninie, tak, panie sekretarz? To są zawody szczebla krajowego, odbywają się właśnie w najbliższy weekend. Tutaj drużyna MDP z Jasionki. Serdecznie gratuluję dziewczynkom, bo pierwszy raz jak gdyby zawiązały się w tym roku i startują i od razu jest taki sukces. Tutaj pan radny Goździk, którego dzisiaj nie ma, jest bardzo zaangażowany. I dwie drużyny dziewcząt, kobiet z OSP Parczew również biorą udział w tych zawodach na szczeblu krajowym. Z jednej strony gmina tutaj wspiera występ naszych zawodników. Mamy wsparcie ze strony tutaj Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, ale duże wsparcie również z Urzędu Marszałkowskiego, z Województwa Lubelskiego, który wspiera tutaj, wiem, że pan radny Szwaj zabiegał o to, wspiera ten wyjazd finansowo Urząd Marszałkowski. Tutaj podziękowanie również dla pana marszałka Szweda za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby w sprawach różnych wolnych wniosków zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja odnośnie drogi w Pochulance, no bo jak wcześniej na kilku sesjach, co było na początku roku, tam był składany projekt tej drogi, taki w Komarnym, jak Pochulance miał być robiony, no i Komarne dostało to dofinansowanie, nieszczęsna Pochulanka, niestety nie. Czy po prostu gmina jeszcze będzie gdzieś się starała o jakieś dofinansowanie tej drogi, czy w ogóle to jest realne kiedykolwiek, czy nie? Tylko tyle. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie sołtysie, w dniu dzisiejszym podpisałem wniosek o drogę, o budowę drogi w miejscowości Pochulanka. Zgodnie z tym, co tutaj też i wcześniej dyskutowaliśmy z państwem radnymi, składamy do państwowego, do Funduszu Dróg Lokalnych wniosek o dofinansowanie do budowy tej inwestycji. Liczę na to, że co najmniej 50% otrzymamy tego dofinansowania, ale ja bym się skłaniał, żeby było tam około co najmniej 70% dofinansowania. Chcemy zrobić w tej chwili 990 metrów tej drogi, prawie kilometr. Poniżej kilometra chcemy zejść, żeby uniknąć decyzji środowiskowych na tym terenie. Więc bardzo będę chciał, żeby został ten prawie kilometr zrobiony. Natomiast pozostałą część to tak jak bardzo dobrze jest utwardzone w samej miejscowości, będziemy docelowo chcieli, żeby i również pozostały odcinek był w pierwszej kolejności utwardzony, a później wykonany. To tyle. Dzisiaj wniosek, przepraszam, jutro wniosek jedzie do Lublina, mogę jeszcze do wojewody. Proszę bardzo. Jeszcze panie burmistrzu, jeszcze tylko takie jedno pytanko, bo teraz właśnie składamy te fundusze sołeckie.
nie wie po prostu i mieszkańcy nie wiedzą, co my mamy z tym zrobić, czy na drogę przeznaczyć, w jakim stopniu przeznaczyć, w jakim sensie, żeby to mniej więcej było powiązane jedno z drugim. Dobrze, ja bym proponował panie sołtysie, żeby w przyszłym tygodniu przejść do referatu techniczno-inwestycyjnego. Pan sołtys zobaczy zakres tych robót, skąd dokąd ma być ta nawierzchnia utwardzona i ja bym proponował, żeby utwardzać dalszą część. Dalszą część. Od tego momentu, gdzie jest złożony projekt, bo wydaje mi się, że powinniśmy dostać dofinansowanie do budowy tej drogi. Natomiast dalszą część na pewno trzeba utwardzać. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawach różnych wolnych wniosków? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 38 sesji Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszej sesji.